Witam Was serdecznie z tej strony Łowca Pająków. W dzisiejszym odcinku będzie przekładanie dwóch pająków. Gramy o stoli Pool Creepers i Goliata. Pool Creepers przekłada z tego powodu, że jest już dość sporym pająkiem i ten pojemnik się na niej, po prostu na niej, dla niego jeszcze nie sprawdzałem, nie nadaje, bo już jest trochę przemały. Natomiast uznałem, że dla Goliata przydałby się większy pojemnik, dlatego po Pool Creepers, w pojemniku po Pool Creepers będzie Goliat, a Goliat na razie siedzi sobie w takim ładnym pojemniku szklanym, terrarium ze słoika, które było na jednym z ostatnich materiałów. Okej, okay. Mam trochę torfu, mam już przygotowany jeden pojemnik, będzie cięcie, kiedy będę już będę musiał wyczyścić ten pojemnik. No i jakoś tak. Zabrać tego kota. Tutaj jest jeden, o już nawet pajęczynę sobie rozłożyła. Tutaj chyba nawet widać taką lekką jakby smugę. Przy obróbce zaznaczę Wam, gdzie możecie odnaleźć pajęczynkę gramostoli. No i teraz będzie cięcie, bo będę czyścić ten oto pojemnik,
A w tym oto pojemniku się znajdzie Goliat. Dobra, jestem już po umyciu tego oto pana boksika. Teraz tutaj trzeba włożyć tor. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Nie będę musiał czekać, aż się trochę bardziej nasiąknie wodą, żeby móc go rozkruszyć. Szczerze, trochę mi się nie chce czekać. A chciałbym ten film w miarę szybko zmontować, bo ogólnie, jeżeli ktoś się zastanawiał, czemu tak rzadko wrzucam filmy, to ogólnie samym nagrywaniem jest tak, że materiały nagrywał. A różnie, ale przede wszystkim chodzi o wrzucanie ich. I często na przykład nagrywam coś z zapasem, a wrzucam na przykład po 2-3 tygodniach. Ten film jest nagrywany dzisiaj chyba 26 stycznia? Chyba tak. Chyba jest czwartek. Okej, trochę nastąpiłem. Jakiś może ozdobę. No włożę. O, coś takiego. Jego miskę z hydrożelem. Teraz pająka trzeba przełożyć. Chodź. Ładnie siedzi. Ale widać, jest pajączek. No, taki szybkawy film. I dobrze, to ma trochę więcej miejsca do zabawy. Gramo stola też. I tutaj w sumie jeszcze mogę jeszcze trochę siknąć. No jest chyba ok, jest ok. Dobra, słuchajcie, pracuję jeszcze nad innym materiałem. Mam nadzieję, że uda mi się z niego robić tak w ciągu tygodnia. A ja się z wami żegnam. No i co? Komentujcie. Komentarze zachęcą mnie do szybszego działania, do, że tak powiem, zbierania się w garść i rzucania wam i nagrywania jakichś materiałów. Oczywiście tylko też pamiętajcie, że nie wszystko mogę nagrywać na siłę. No a tam najwyżej jakiś pomysł, jak mi wpadnie, na przykład niekoniecznie z przerzucaniem pająków, czy też z karmieniem, to chociażby z jakimś może kolejnym sposobem, jak podobny, jakimś trikiem, jakimś pomysłem, chociażby jak z takim terrarium, co jest tutaj, co pokazywałem wam, jak taki terrarium zrobić. Możecie napisać w komentarzu, piszcie w komentarzach, czy w ogóle ktoś spróbował coś takiego zrobić, co pokazałem. No i co? Ja się z wami żegnam, miłego weekendu, nara!